Nowy Jork. Setki ciał w chłodniach. Nowy Jork. Ciała wciąż przechowywane w chłodniach. W nowojorskich chłodniach wciąż znajdują się zwłoki 750 osób zmarłych w szczycie pandemii koronawirusa. Wszystko z powodu braku miejsc w kostnicach. Sytuacja jednak od dłuższego czasu się poprawia. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC odnotowały, że na początku kwietnia 2020 roku w ciągu jednego dnia w Nowym Jorku zmarło z powodu koronawirusa ponad 800 osób, a średnio w tym czasie w mieście umierało każdego dnia 566 osób. Wówczas zabrakło miejsca na przechowywanie zwłok w miejskich szpitalach, kostnicach i domach pogrzebowych. Ciała ofiar koronawirusa przechowywane są wciąż w chłodniach przekształconych w prowizoryczne kostnice. CNN podkreśla, że biuro głównego lekarza sądowego zakupiło dodatkowe ciężarówki i chłodnie, a Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego dostarczyła miastu 80 swoich ciężarówek w zeszłym roku. Z delikatnością i współczuciem. Długoterminowe przechowywanie zwłok rozpoczęło się w szczytowym momencie pandemii, aby zapewnić, że rodziny będą mogły pochować swoich bliskich w czasie, kiedy uznają to za stosowne, wyjaśnił cytowany przez CNN rzecznik prasowy Biura Lekarza Sądowego Mark Desire. Według niego Biuro Lekarza Sądowego pomaga rodzinom w ustaleniu, gdzie pochować zmarłych. Z delikatnością i współczuciem kontynuujemy współpracę z poszczególnymi rodzinami, traktując przypadki indywidualnie w okresie ich żałoby, dodał rzecznik. Wcześniej Nowy Jork zmuszony został do zastosowania tak drastycznych środków po atakach terrorystycznych 11 września 2001 roku. Biuro Lekarza Sądowego stanęło wtedy w obliczu konieczności zidentyfikowania dziesiątków tysięcy fragmentów zwłok 2753 osób zabitych w ataku na World Trade Center.